Cześć. Jak wiecie, przez połowę mojego życia, przez 15 lat, cierpiałam na zaburzenia odżywiania i wyciągnęłam się z nich nie za pomocą jakiejś magicznej pigułki, ale za pomocą nawyków, małych, codziennych nawyków. Bo nawyki to tak naprawdę te małe rzeczy, które robimy codziennie, ale powtórzone 100, 1000, 100 tysięcy razy, robią ogromną różnicę, wpływają naprawdę na nasze życie. Także jazda na rowerze jest jednym z moich codziennych nawyków. Zamiast jeździć komunikacją miejską, wszędzie poruszam się rowerem i mam takich nawyków bardzo dużo. Więc jeżeli chcecie zainstalować sobie takie same i chcecie to zrobić w fajny, nieinwazyjny sposób, przeczytajcie moją najnowszą książkę, To nie jest dieta, od 15 czerwca w Empiku. Ja wiem, że ja teraz dużo o niej mówię, ale jest naprawdę fantastyczna i myślę, że zmieni wasze życie. Tak jak zmieniła moje życie, znaczy w sensie ta treść, którą tam przedstawiam, zmieniła moje życie i myślę, że naprawdę wam to też może bardzo, bardzo się przydać. Tak więc do zobaczenia w Empiku 15 czerwca, a teraz, żeby nie być gołosłowna, zademonstruję wam, jak jadę rowerem. Pa, pa!